Jest godzina jakaś na pewno. Zaczynamy pierwszego daily vloga. Zgubiłem opaskę do włosów. Gdzie to jest? Aha. Mam cię. Pewnie nie mogę zrobić, bo ktoś ma swoje. To muszę poczekać. Poranna toaleta. Ogólnie to mam strasznie brudne buty i chcę je sobie wyczyścić. Patrzcie, jakie to, tu są takie białe, a tu taki syf. Kurczę. Wiecie co? Podczas mycia ostatniej pary butów ogarnąłem dwie rzeczy. Pierwsza, tu nie ma żarówki. Nie wiem czemu. A druga, że wyczyściłem swoje jedyne dwie pary butów, które są teraz mokre i się suszą. I nie mam w czym chodzić. No to teraz będziemy robić owsiankę, żeby coś zjeść. Ach, ten statyw z szachownicy i świeczki. No siema, smacznego. Dominik z reguły nie dzwoni. Have a time to come around today and have a chat. Co to było? Wiecie to? Where are you from? Poland. O, cześć. Cześć. Plan na dzisiaj jest taki. Po pierwsze, przeżyć. Po drugie, iść o trzeciej do miejsca, które zostanie mi wskazane na rozmowę, na pracę. Po trzecie... Nie ma trzeciego. Trzeba przeżyć i iść na rozmowę o pracę. O, dostałem adres. No dobra. Teraz idę na tą rozmowę o pracę. Idę w mokrych butach. Może wyschną, bo jest strasznie ciepło. Zapytacie się, skoro jest strasznie ciepło, Witkowski, to dlaczego ty masz na sobie golf w ogóle? Jest ciepło, świeci słońce. Czemu golf, skoro jest ciepło? Bo chciałem. To po pierwsze, a po drugie, tu się często zmienia pogoda. Jest bardzo ciepło, a nagle jest strasznie zimno, więc widzimy się na miejscu. Pewnie nie. Siema ziomeczki. Lecimy. Jest tak, że mam jeszcze czas, więc robimy breaka. Tutaj sobie usiądziemy, ciepło. Jest ciepło. Będę suszył buty. Ja to jestem kozak.
Hi everyone again. Ja już jestem po, nazwijmy to w cudzysłowie, rozmowie o pracę. No i zobaczymy, co będzie, to będzie. Trzecia ta kamera się, nie? Nie mam żadnego statywu do niej póki co, więc nagrywam wszystko z ręki, przepraszam. Niesamowite jest to, jak strasznie dużo ludzi się patrzy na mnie, jak idę z tą kamerą. Muszę wyglądać chyba komicznie. Albo boją się, że ich nagrywam. A teraz przechodzę przez ulicę na czerwonym i idę do Beach Parku na spacer, trochę posiedzieć, porozmyślać. Do zobaczenia. Jest mniej więcej godzina piąta, albo przed piątą, ale jestem strasznie głodny, więc chyba mimo wszystko wrócę do domu, zjem coś, no i pójdę do kolegi, bo muszę coś załatwić po prostu. Tyle, no i będziemy widzieć się wieczorem. Jeszcze nie wiem, co się wydarzy, może coś ciekawego. Zobaczymy. Muszę się napić wody, dajcie mi wody. Tu jest na tyle spoko, że kranówka jest wszędzie pitna, więc to jest... no super. Robimy obiad. A że umiem robić tylko spaghetti i kurczaka, a kurczaka nie mam, to robimy spaghetti. Już kurwa drugi tydzień. Nie chce mi się wstać. Też tak macie, że siedzicie na przykład, albo leżycie i wam się tak strasznie nie chce wstać. No dobra, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wstaję. No, jeszcze na chwilę. Nie, od tamtego momentu dalej nie wstałem. Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę. No, to jest moja współlokatorka. W sensie nie, że ona jest muzyką, tylko że ona puszcza muzykę. To nie jest mój typ muzyki. Trochę mnie wkurwia, że jest tak głośno. Dobra, idę wstawać. Idę wstać i się zrobić coś do jedzenia. Wstałem! Ja skończyłem spaghetti, teraz będę wcinał, tylko czekam, bo jest trochę gorące. Też tak lubicie jeść spaghetti? Ja tak lubię. Nie, że zawijam, bo niektórzy tak zawijają. Wtedy się trzyma lepiej i jedzą. Poprawnie chyba normalnie się je łyżką i widelcem. Daje się łyżkę po spodu, żeby to tak nie zwisało. Ale to wiecie, to... Byłem w parku. Posiedziałem trochę ze znajomymi. Trochę pochillowałem po prostu. Rozmyślając. A teraz idę do kolegi. Jest po 8 jakoś. No, to teraz wracamy do domku. Coś może zjem, jakieś kanapkery i pochilluję sobie. Oh shit, my shoes!